War. War never changes. Cześć, czołem, witam was serdecznie. Jestem Felicjan, a to jest oczywiście Fallout New Vegas. Ostatnio zakończyliśmy odcinek w tym miejscu i ten oto pan poprosił nas, żebyśmy wspięli się na jakieś wzgórze w celu uratowania muszę się na pewno pożywić. Jego była żona albo narzeczona, coś takiego. Co jest potencjał, żeby go nie nosić? Jakieś laki lekkie przycinają. A mam często takie coś w tym właśnie Falloutie. No, chciałbym was spytać o taką jedną rzecz, bo ja chciałem zainstalować sobie moda do Fallouta. New Vegas chciałem sobie zainstalować i po zainstalowaniu wyskakiwał jakiś tam komunikat i gra normalnie chodziła, tylko że sam mod jakoś nie był specjalnie akceptowany przez tą grę i co może być tego powodem? A to później jeszcze raz tego gościa się zapytamy, bo nie zapisałem. Napiszcie mi w komentarzach, o ile ktoś wie, o co chodzi, bo naprawdę chciałbym sobie pograć na jakimś modzie do tego. A ten New Vegas się mi wydaje taki dosyć ambitny. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this traitor, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock, so we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. He's holed up at the abandoned gas station up the hill. Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Spokojnie. Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail lines. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. If you were able to get Ringo out of this mess, you'd have a decent reputation around Good Springs. I'd even set you up with a discount. Of course, helping Ringo would also make the powder gangers mad, and they've got a lot of friends out there. At them. Don't know why you'd want to do a thing like that. Yep, you'd get on their good side, but people around here wouldn't appreciate it one bit. What the hell is your problem? Chodź tu. No. Spróbujmy go od razu zabić. Wiem, że lamiar chce zabrać wszystkiego. No. Olo mocny. Pierdziele. Zapomniałem.
impaka. A nie mam amunicji. Dobra, teraz już mogę z noża. A? Nie, to zróbmy to jeszcze raz. Zdaj. Ciur. Ja pomogę Ringo. Zasiekałem dziada. Aczkolwiek nie, chciałbym jednak... przejść tu. Zabijajmy koba. Wywalę na niego kupę ammo. Co to było? Radio moja. Trzyma half. Wow! Gramy w nogę. O nie. Aż się wczułem. Wyrąbana nutka. That's close enough. Who are you? What do you want with me? Jestem Felicjan, zaś się zabiję. Żartowałem. Sorry about the gun. You just caught me off guard. Mam większą gaciach niż ty. Got off to a bad start. What say we start over with a friendly game of caravan? You know how to play? The goal is to create caravan bids that beat your opponent's bids. So there's more strategy than... Nie wiem, o co ci tak chodzi, ale... It's why you won't see caravan in any casino. Too slow-paced. And more importantly, no house edge. Here, take this holotape. It goes into more specifics about the rules. You'll also need a deck, so take one of my spares. Oh, dzięki. So, you feel like playing a game?
Ale bullshit. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, teraz na poważnie. What is it? Yeah. He doesn't look very tough though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Dobra, co ty chcesz? I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. Proszę. We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Już idę. Sunset. Takie rzeczy to potem. Yes. Co mnie teraz za zadanie w ogóle? To ona jeszcze tam jest. Nie doszła do miasta. Ło. Tu jest. Czuję, że ten kalidaniarz to rozbiłem ostatnio. Hi there. Sticking around Good Springs for a while longer? Aha. Say no more. I'm in. Just like that. I have a feeling that I'm going to end up fighting those guys one way or another. Lata 70. Czy coś takiego? Dobre nuty. If we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around. If you could convince Trudy to join us. Dobra, like... dobra. Opcjonalnie. Od doktora Michela. Zobaczmy, co możemy zrobić. Ty leszczu. Luzak Pit. Howdy. What can Easy Pete do for you? Bad trouble. Welcome. Too dangerous. Wanna kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. Ah. Lipa. U niego nic nie załatwię. Aczkolwiek u tej mówię. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big risk, but I suppose you have to do what you think is right. No. To może jeszcze coś ten zrobię i... To by nie był zły pomysł.
Jakby tu zrobić ten następny poziom. A, spróbujmy tego leszcza tam. No. Zobaczcie, że tak skacz po misjach, ale chciałbym po cichu to zrobić. Takie kony zabić. Tak jak mówiłem. To by nie był wtedy zły pomysł taki. Ciche zabicie kogoś. Ciekawe, czy są jakieś ten premie za zabicie z ukrycia. Z noża na przykład. Kozacko. Wygląda. Graficznie aż tak nie zachwyca ta gra, ale jak Skyrim na przykład, ale to i tak jest ten klimat. Ha, tak. A już idę tam na ten. Było gdzieś tu na górze. Tak mi się zdaje przynajmniej. Chciał następny poziom mieć. Patrzcie, że tak tu krążę, chcę. Będę nie dojdę. No ale pamiętam, że gdzieś takie wejście było fajne. Na górę. Może tutaj. A może nie. No trudno, chyba trzeba nie zrobić. Niezłe rozpierduszkę. Chyba, że ktoś już... Howdy, partner! Happy trail! Wiktor. Szkołę już oczyściłem. Aczkolwiek domagałbym się jakiejś nagrody za to. Hey there. Siema. Drzwi do domostwa w Good Springs. Otwórz. Syf, ale się przydaje. A proszę. No to co? Zobaczmy się tutaj. To od was sobie jumne. You must be the one Doc Mitchell was patching up. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for... Now just hold on. I never voted it. To...
Kurde, no. Szkoda, że nie pamiętam, że trzeba takie umiejętności rozdysponować, to rozdysponował. Dobra. Czyli będzie nas trzech, we trzech nas. I rozwalę. Welcome back. I have. Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much. Drink. Nie much odjani. Nie. O, bateria rozszczepieniowa. O, proszę. So what's going on? Did Sonny agree to help us? Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Spróbujmy to zrobić. Uzbrojenie. Jak on to zrobił? Dostał? Nie jestem wielkim fanem tego, ale na taką odległość. Muszę sprawdzić. Dynamit zawsze się przyda. Nie, ja go zabiłem. O, proszę. I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain things. I did have what was left of the Crimson Caravan money, but I wasn't sure if it was my right to just give it away. I owe you more than that, though, so look me up at the Crimson Caravan camp up in New Vegas. Oh, yes, daleko. Też trochę obrony mają. Sami. Spróbujmy coś ponaprawiać.
A, tego nie naprawię. Spawn 0. To się ten. Spokojnie. Sanawa bitch. Czyli nie mogę nosić w okolicy Ringo na pewno. Czegoś takiego. No i jeszcze raz muszę to robić. Ech. No nie nóż. A propos takich starych utworów, wiem, że wiele już ludzi polecało, znaczy wiele ludzi, Rock i Royal na pewno polecali już utwory Johnny'ego Cash'a, przede wszystkim Ring of Fire, ale właśnie też wam polecę ten utwór, bo uważam, że to jest... Panie, dzięki. Niech oni niszczą. A to mój. Tak, to już wiem. Rzutek tylko. Sprzedamy. Psa zabili. Sam. I owe you a huge favor for this. Dzięki. Dobra, sprzedamy sobie rzeczy i skończymy na dzisiaj odcineczek. Oczywiście w pięknym klimacie utworu.
Więc do zobaczenia już w następnym odcinku Fallout, który już niedługo na moim kanale. Cześć!